Niemal 200 osób wzięło udział w tegorocznym strojeckim rajdzie rowerowym. To 8. edycja wydarzenia upamiętniającego zmarłego w 2017 roku lokalnego przedsiębiorcę i społecznika Bogdana Pszenicę. Jedziemy różnymi drogami asfaltowymi, szutrowymi, w formie pikniku, zabawy, nie wyścigu. Jedziemy przez miejscowości gminy Praszka, gminy Rudniki. Trasa przejezdna dla każdego uczestnika, 25 km. W przerwie rajdu mamy, w połowie rajdu mamy przewidziany postój, poczęstunek. Wracamy do Strojeckiego Centrum Sportu. Tutaj podsumowanie przy grillu, przy biesiadowaniu. Jak żył Bogdan jeszcze Pszenica, to żeśmy, on jeździł trochę zawodowo. Zrobiliśmy już wtedy sporo rajdów łącznie oboje, a po jego śmierci w uzgodnieniu z rodziną Pszeniców porozumieliśmy się, czy możemy zorganizować taki rajd memoriał. Rajd przyciągnął miłośników dwóch kółek ze Strojca i okolic. Nie obowiązywały tu żadne ograniczenia wiekowe. Wystarczył sprawny rower i dobre chęci. Dla uczestników najważniejszy był wspólnie spędzony czas i rekreacja na świeżym powietrzu. To jest zabawa, to nie są jakieś nie wiadomo jakie rajdy szybkości. Jesteśmy tutaj, żeby rekreację prowadzić i miło spędzać czas. Jest super integracja, pan Rasztar świetnie prowadzi, atmosfera super. No i co więcej chcieć, trzeba wyjść do ludzi. Mi się podoba w tych rajdach tak, że możemy zwiedzać jakieś miejsca, jak jeszcze nie byliśmy nigdy w tych miejscach. No i że jest dużo towarzystwa i można spędzać razem czas. Z córką zawsze jeździmy razem na te rajdy. Czasami jak córka nie może, to jeżdżę sam, ale ogólnie bardzo lubimy jazdę na rowerze, dlatego wykorzystujemy takie okazje do tego, żeby się poruszać na rowerze, jeszcze w fajnym towarzystwie, można fajnie spędzić czas. Uczestnicy pokonali około 25-kilometrową trasę, a na zakończenie spotkali się na wspólnym grillowaniu przy Sołeckim Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu.